Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Leszno ma 18 czy 19 mistrzów Polski. Ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, my już lecimy z tym materiałem. Tylko raz w historii polskiego żużla zakończono ligowe zmagania, ale zwycięzcy nie ogłoszono. Tak było 36 lat temu, gdy decyzją Głównej Komisji Sportu Żużlowego Unia Leszno straciła złoty medal. W 1984 roku mistrza nie było. Wicemistrzem została Stal Gorzów, trzecie miejsce zajął Waluba z Zielona Góra. Jaką rolę odegrała w tym wszystkim Stal Rzeszów? Za chwilę postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Unia Leszno ma 18 czy 19 mistrzów drużynowych mistrzostw Polski. Rok 1984. Do niecodziennych wydarzeń doszło w ostatniej kolejce w Rzeszowie. Miejscowa Stal podejmowała prowadzącą w tabeli Unię. Na finiszu sezonu prowadziła Unia, która miała punkt przewagi nad obrońcą mistrzowskiego tytułu z Gorzowa i 3 punkty nad trzecim w tabeli Falubazem. W ostatniej kolejce spotkały się Stal Rzeszów z Unią oraz Stal Gorzów z Falubazem. Gorzowianie wygrywając mieli szansę na złoty medal pod warunkiem, że leszczynianie potkną się w Rzeszowie. Z kolei Falubaz, wygrywając w Gorzowie, mógł sięgnąć po wicemistrzostwo. Lubuskie derby trzymały w napięciu do ostatniego biegu. Po 14 wyścigach w meczu Stal Gorzów Falubaz Zielona Góra był remis 42-42. W ostatnim pojedynku dnia na torze pojawili się Jerzy Rębas, Ryszard Franczyszyn oraz niepokonany tego dnia Andrzej Chuszcza i Stefan Żeromski. W Gorzowie nasłuchiwali informacji z Rzeszowa, licząc na potknięcie leszczyńskiej Unii. Lider tabeli jednak nie zawodził i prowadził 41-25. I to bardzo ważna informacja dla przebiegu tej historii. Spotkanie wydawało się być rozstrzygnięte, aż nagle coś się stało. Jakby ktoś nagle zamontował hamulce w żużlowych maszynach Unii Leszno. Na torze zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Leszczynianie zamiast walczyć oglądali się za siebie, stracili moc i wigor, pojawiły się defekty motocykli i ogólna niedyspozycja. Stal Rzeszów wygrała ostatnie 4 biegi po 5-1, tym samym uratowała wynik, remisując Unią 45-45, a jak wiadomo, leszczynianom wystarczył jeden punkt za remis do tytułu mistrzowskiego. Na stadionie wszyscy byli zadowoleni, ale kibice na trybunach nie dali wiary w uczciwość rywalizacji. Banknotami machali w kierunku żużlowców. Tymczasem w Gorzowie radość, gdyż mecz zakończył się wynikiem 46-44, tylko dlatego, że defekt motocykla zanotował Chuszcza. Już po zakończeniu sezonu do akcji wkroczyła Główna Komisja Sportu Żużlowego. Padły podejrzenia, że leszczynianie oddali punkt, by nie użyć mocniejszego słowa, sprzedali się, ratując rzeszowian przed startem w barażach. Po meczu posypały się kary. Unia Leszno straciła mistrzowski tytuł. Dyskwalifikacje spadły na osoby funkcyjne. Stal Rzeszów musiała wystąpić w barażach, w których, jak się później okazało, uratowała swoją skórę, pokonując Unię Tarnów. Żużel w tamtych czasach rzadko gościł w telewizji, jednak za sprawą skandalu w Rzeszowie znalazł się nawet w głównym wydaniu dziennika. Zawodnicy Unii i Stali niechętnie wspominają tamte zawody. Widać, że to dla nich wstydliwy temat. Odmawiają komentarza lub traktują wspomnienia z lekkim uśmiechem. W prywatnych rozmowach z nimi pojawia się wątek bardzo dobrych kontaktów klubów z Leszna i Rzeszowa. I możliwe, że to właśnie relacje między obydwoma klubami zaowocowały tym, że Stal w 1984 roku nie przegrała ostatniego meczu na własnym torze. Tego jednak możemy się tylko domyślać. W Lesznie co jakiś czas wraca wątek rzeszowskiego cudu, zwłaszcza gdy Byki zdobywają kolejne tytuły jak w tym roku i przyklejają kolejne złote gwiazdy. Pojawia się pytanie, 18 czy 19 tytułów drużynowych mistrzostw Polski posiada w swojej kolekcji Unia Leszno? Moja odpowiedź jest taka, leszczyńska Unia faktycznie wywalczyła 19 razy mistrzostwo, ale oficjalnych tytułów posiada 18. Mimo tego i tak Unia jest najbardziej utytułowanym klubem w polskim żużlu. Tylko jednak gwiazda na jej sztandarze, zamiast świecić złotym blaskiem, lekko zmatowiała. Właśnie ta z 1984 roku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!